Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku z Crasha Team Racing Nitro Fueled na Medium. No i cóż, jesteśmy sobie teraz w Delos Ruins, czyli w drugim świecie. W poprzednim odcinku pokonaliśmy Ensanity Beach całe, pokonując Reapera Ru, czyli bossa całej tej strefy. No i zabieramy się teraz za wyścigi z drugiej strefy, z drugiego świata, czyli Delos Ruins, którym bossem reprezentującym ten świat jest nie kto inny jak Szaman Papu Papu. I tak, oczywiście mój dalej quest z niejeżdżeniem, jeżeli chodzi o power slidy, to dalej jest on podtrzymywany. Więc tak, jedziemy sobie kurde na luzie i użyłem maskę w odpowiednim momencie. Jest rzecz jedna, o której wam nie wspomniałem, która dodała jeszcze aktualizacja, chyba bodajże to była właśnie od 1.04. Otóż pojawiła się maska Velo. Tak, wszystkie postacie z Nitro Karta, czyli tam bossowie pokroju Krang, Giri, sam nawet Velo. No i te wszystkie postacie, wiecie, Entrance i tak dalej, dostali swoją maskę, czyli maskę Velo. Ale co jest w ogóle takie hashtag kappa? Ta maska jest tylko w wyścigach, bo gdy zagracie se Krangiem w Adventure Mode, to dalej będziecie mieli maskę Uka Uka. Ja w ogóle coś czuję, że może jest jakaś szansa, że pojawią się poziomy z Nitro Karta w Adventure, ale to będzie trochę takie płatne DLC, że haha, wiecie, chcesz zagrać w poziomy z Nitro Karta w Adventure Mode w Nitro Fueledzie? Zapłać. Nie mam taką jakąś cichą nadzieję, a nawet jeżeli się pojawi, to oczywiście, że zapłacę. Nawet jakby to miało kosztować, nie wiem, 300 zł. Serio, jestem takim fanboyem Crasha. Chociaż nie, no ja nigdy się za fanboya nie uważałem, bo ja potrafię rozróżnić, co jest dobre, a co nie, patrz The Wrath of Cortex. Potrafię powiedzieć, że ta gra jest dla mnie syfem, a niektórzy pierdzą do mnie, że ty obrażasz dobrą grę Crasha w ogóle, co z ciebie za fan? No, taki ze mnie fan, że wyrażam swoje zdanie, że The Wrath of Cortex jest po prostu kiepską grą. Nie ukrywajmy tego. Zagrasz sobie w The Wrath of Cortex, a wcześniej w Warped i zobaczysz, jaka jest kurda różnica. Że The Wrath of Cortex taki w bardzo nieudolny sposób próbuje kopiować, kurde, trójkę. I to widać, to jest takie mega fest. I tak, wiem, że zaraz ktoś się pojawi, taki, że tak powiem, pozytywista, który mi zaraz powie, że ale Pomidor, weź w ogóle nie obrażaj The Wrath of Cortex, bo The Wrath of Cortex miało swoje tam smutne losy. I swoją drogą odblokowaliśmy Pink Liz, czyli różową Liz. A co do tego, mam to w dupie, szczerze powiedziawszy. Tak, oficjalnie powiem, mam to w dupie, że ktoś mi powie, że Crash The Wrath of Cortex miał swoje przykre losy. Mam prawo powiedzieć, że ta gra jest po prostu do dupy i tyle. Nie mówię, że to jest scrap, ale jest słabą grą Crasha. Uważam, że jednak jest to naprawdę bardzo słaba gra z Yamrajem. Oficjalnie. To jest potwierdzone. No bo naprawdę. Dobra, nie będę już tutaj zaczepiał The Wrath of Cortex. Wywalone w tą gierkę. Gramy w Nitro Fueled, a nie, tam nie będę zaczepiał The Wrath of Cortex. Ale ta gra i tak jest słaba. Więc wiecie, jak będziecie próbowali mi udowodnić, że jest lepsza, to mam to trochę w dupie. Czy ja coś powiedziałem? Nie. Ja nic takiego nie powiedziałem. Nic z tych rzeczy nie było mówione. Ale generalnie ta. Rozumiem, że można lubić tę grę. Ale ja powiem, że ja nie lubię tej gry i tyle, no. Nie będę się tutaj rozwodził. Po prostu dla mnie ta gra jest słaba i tyle. Lepszy jest Twinsanity. I jak ktoś ma wątpliwości, to niech sobie naprawdę zagra w Twinsanity. A wcześniej w The Wrath of Cortex, to myślę, że będzie miał, powiedzmy, podobne zdanie. Ale dobra, wracając do gry. Jak widzicie, w The Lost Ruins robimy taką samą zasadą, co w Ensanity Beach. Czyli zamiast zaczynać od Coco Park, ja zacząłem od Tiger Temple. Swoją drogą mojego ulubionego poziomu, jeżeli chodzi o strefę The Lost Ruins. Tak, serio, bardzo uwielbiam Tiger Temple. Bardzo mocno, jest to jedna z moich ulubionych tras, jeśli chodzi o The Lost Ruins. Ale też jedną z tych ulubionych tras jest Coco Park. Tak, polubiłem Coco Park ze względu na soundtrack, który
w Nitro Fueledzie jest po prostu epicki. To jest epickość. W ogóle to, że te poziomy są w tak bardzo fajny sposób rozbudowane. Te odpowiednie, wiecie, tam gdzie w oryginale luki były, to wszystko zostało w fajny sposób zagospodarowane. Za co bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy wam ta seria bardzo mocno przypadnie do gustu, bo jeszcze nie widziałem pierwszych komentarzy, bo ja to nagrywam zaraz po nagraniu pierwszego odcinka. Więc dopiero gdy nagram teraz i skomentuję drugi odcinek, znaczy ja bardziej komentuję niż nagrywam, to wtedy zobaczymy. Mam nadzieję, że wam przypadnie mimo co do gustu ta seria. Prowadzę ją też trochę luźniej niż na easy, no ale od harda zaczynają się ciekawostki i będzie tego bardzo dużo. Uwierzcie mi, że takie fajne smaczki przygotowałem sobie na tą trzecią serię z Team Racing. I nie powiem, że nie jestem dumny z serii na easy. I przyjemnie mi się komentuje tą serię, więc podejrzewam, że będzie wszystko na dobrej drodze. Ale dobra, że tak powiem, moje wywody na bok, czas na Papus Pyramid. I w ogóle tutaj powiem taki w sumie mały off-topic o Papus Pyramid, bo ostatnio gadałem sobie z kolegą, bo sobie wrócił do CTR-a, co prawda oryginalnego, ale mam troszeczkę tak jakby bekę z tego, że on, że tak powiem, był jedną z tych osób, co za dzieciaka właśnie krzyczała te bardzo słynne hasło, że Papus Pyramid to jest najgorszy poziom z całego CTR-a. I wrócił teraz sobie do tej gierki i w sumie czuję się, jakbym troszeczkę stanął w miejscu niż tak jakby, wiecie, że te lata jakby zamiast pójść do przodu, to stanęły w miejscu, bo w sumie będąc teraz w moim wieku, dalej w sumie krzyczy te jakże ponętne hasła, że Papus Pyramid wali ci i tak dalej, w ogóle ten poziom jest niemożliwy na relikty. No, czy ja się jestem w stanie z tym zgodzić? To zależy. Nie powiem, że nie, na medium, że tak powiem, kopię, relikty kopią zadek tutaj. Ale jeżeli chodzi o oryginalnego CTR-a, wydaje mi się, że w oryginalnym CTR-ze to jest naprawdę bułka z masłem. Serio, naprawdę, wszystkie poziomy na relikty platynowe w oryginalnym CTR-ze to jest po prostu, jak dla mnie, formalność. A nie, ale to są gówniane poziomy w ogóle, trudne i tak dalej, nie? Ta, srają muchy, będzie wiosna. Tak, by the way, pozdrawiam Dawida, który pisze długie komentarze, że tak powiem, fajne wypowiedzi. Często piszę. Czasami się z nim zgadzam, czasami nie, co można zauważyć, jeżeli czytacie moje odpowiedzi na wasze lub innych komentarze. Bo wiem, że pisałeś coś odnośnie tego, że mojego kuzyna, bo tam przytoczyłem historię mojego kuzyna z tymi anomaliami w CTR-ze. Otóż moja odpowiedź na to jest taka, że po prostu on miał porysowaną płytkę, stąd podejrzewam, że miał problemy z tą grą, plus jego PS1 już tak naprawdę było na skraju tak naprawdę śmierci. Ta, nie będę tego ukrywał, jego PS1 w tamtych czasach już zaczęło umierać. I żeby nie było, nie wiem z jakiego to powodu. No jak widzicie, tutaj był edyt w tym momencie, ponieważ no sami widzieliście, że przegrałbym w Papus Pyramid. Coś, z czego się trochę miałem bekę i polewkę teraz z tego znajomego na reliktach, a sam podobną rzecz odwaliłem, taką kaszanę. I w ogóle nam bardzo mało brakuje do tej, do Tauny. Ale tak, spoiler, Taunę odblokujemy w tym odcinku, więc nie macie się o co martwić, Tauna będzie odblokowana. Naprawdę, mówię autentycznie, ona będzie odblokowana. Wtedy będą wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Ale z tą oto tradycją już przechodzimy do ostatniego poziomu w tym świecie, jeżeli chodzi o trofki, a raczej po prostu puchary, czyli Dingo Canyon, poziom, który na PS1 mojego kuzyna zionął ducha, dosłownie nie chciał się nawet włączyć. To jest takie przykre. Jego PS1 miała tak przegrane życie, że zatrzymało się tylko na loadingu i tyle w temacie. A mówiąc właśnie o time trialach, to przypominam sobie teraz zawody Jima z CTR-a w time trialach. Jim, jak to oglądasz, to cię pozdrawiam serdecznie.
ziomku, ziomeczku. Pamiętam, jak tutaj właśnie nie lubiłem trochę tej trasy na czasówki, bo strasznie mnie denerwowało to, że były te pancerniki, które bardzo przeszkadzały. I to bardzo przeszkadzały. To w ogóle była głupota, ale myślę, że nie musimy się tutaj w ogóle sprzeczać ani spierać, że to była głupota, bo wszyscy wiemy o tym doskonale, że wjeżdżanie w koko, kiedy ona ma TNT, no nie jest zbytnio najlepszym pomysłem. Ale szczerze? W takim kanionie, nie w sensie w Dingo Canyon, ja bardzo bym chciał przebywać. Tak mówię autentycznie, chciałbym po prostu pojawić się w takim Dingo Canyon. Mówię to bez kapy, serio, bym chciał sobie tak połazić, podzwiedzać ten kanion, zobaczyć co i jak, może bym się przejechał tą ciuchcią u góry. Kto wie, może by tam puścili kolejkę PKP Intercity i bym se kurde jeździł, albo Pendolino. Tak, ja i moja wybujała wyobraźnia. Oh man. W ogóle ten napis CTR chyba był z wyryty w kamieniu, co nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak zwróciłem teraz na to uwagę dopiero. A i tutaj w ogóle przytrzymywałem maskę Aku-Aku dla Dingo, bo jak widzicie, Dingo musiał się pochwalić, że to jego trasa, czyli musi mieć jakiś tutaj kostium. Czemu on mi w ogóle krowę przypomina przez ten kostium? Brakuje mu jeszcze tylko, wiecie, cycków i możemy doić, nie? Dingo Dyla, kurde, walonego. I w ogóle teraz sobie zdałem sprawę, że ja mam w ogóle napisy w cutscenkach wyłączone, nie wiem czemu. Szkoda, że je wyłączyłem, to tak, to ten. Chociaż tak polskie napisy dam w wersji, znaczy w serii na hard. Ale dobra, wszystkie trawki mamy zebrane, więc czas na pojedynek z bossem tutejszych rejonów. Czyli z samym Papu Papu. Jego podwładnymi. Nie wiem w ogóle, co tutaj się wyświetliło za ten... Co to jest za komunikat? Jeżeli ktoś wie, to niech mi tam da znać w komentarzu, bo jakoś nie szczególnie się zagłębiałem w to, co tam pisało, po prostu skipnąłem to i tyle. I mamy tutaj naszego kurde potężnego szamana Papu Papu, który leje wszystkich po łbach. No jest jakiś taki niewdzięczny, serio. Znaczy dobra, jednego w pysk strzelił, dobra, z plaskacza. Ale serio, to jest niewdzięczny, niewdzięczna osoba. No bo kurde, oni noszą mu auto, noszą jego, a on jeszcze im tam strzela plaskacze w ryj albo gongi w ryj. No to trochę takie nie na miejscu. Ja będąc takim szamanem, byłbym po prostu wdzięczny, że ktoś mi kurde chce polerować samochód i go nosić. No może w tym przypadku nikt mu nie polerował, ale kurde, że nosić mnie w takim samochodzie, a nie, że jeszcze robi łaskę, kurde. Znalazł się Królewicz. Od 7 boleści. Co? Chciałbyś może mieć jeszcze złoty kart, co nie? Bo żółty ci może nie odpowiada, a może jesteś kurde taki przewrażliwiony na swoim punkcie, że chciałbyś kurde, nie wiem. Szczerze nie wiem, co by chciał Papu Papu, bo to jest taki w sumie... No nie wiem. Co brakuje w ogóle Papu Papu? Ma zarąbistą wioskę, ma zarąbistych podwładnych, czego chcieć więcej? Abym miał bekę, gdyby wprowadzili takie backstory do Nitro Fuelda, że wszyscy bossowie o coś walczą, że na przykład jak oni przegrywają, to Oxide zabiera ich tereny, nie? Że przykładowo Papu Papu jest w swojej wiosce i nagle Papu Papu przegrywa z nami w tym momencie, bo nie będzie miał dostępu do walki z Oxide'em i na przykład Oxide se tak przyjeżdża do niego i mówi: wiesz co, Papu Papu, mam w dupie to, że starałeś się, zabieram twoją wioskę i tyle, nie? Ale bym miał bekę z tego, to jest taka polewka by była. Albo Komodo Joe. Wiesz co, Komodo Joe, masz tam te swoje kopalnie, to ja ci je zarekwiruję na czas już nieokreślony, bo nie dostaniesz ich. Znaczy, no, to wtedy nie na czas nieokreślony, bo wtedy byłaby szansa, że mógłby to odzyskać, więc po prostu rekwiruję i tego już nie odzyskasz. Więc nara, trzymaj się, cześć, idź tam, nie wiem, z Komodo Moe kręcić kebaby. W sumie mają takie ostrza, którymi mogliby kroić mięso od kebaba. To jest myśl. To jest kurde, to jest dobre. Ale mówię, strasznie polubiłem granie tymi prezenterkami i cieszę się, że seria na Medium będzie się również i tym wyróżniała, że będę tylko nimi grał. Czyli będzie to takie Woman Version Let's Play for Polish YouTube. Thank you for watching
like and subscribe, baby. No, dobra, troszeczkę mnie fantazja poniosła, nie? No i tutaj oczywiście standardowo list tutaj będzie, że tak powiem, skupiona na samej sobie, więc będzie miała w dupie, co ten papu-papu tam będzie gadał. W ogóle zastanawiam się, skąd ta kura się pojawiła. Może papu-papu ma jakiś fetysz na kurę. A na kury. Albo lubi, kurde, rosół z kury. No niestety, kurde. To są same święte słowa papu-papu. Po prostu wolałeś skupić się na żarciu niż na wygrywaniu i dlatego dostałeś w dupkę, byś się bardziej i lepiej przygotował, ty leniwy. A dobra, nie będę ci już obrażał, bo tu zaraz mi wyjadą ludzie w komentarze, że obrażasz tylko postacie z gry, ale ty jesteś niedobry. To jest taka konwencja twórcza, moi drodzy. Robię sobie po prostu polewkę z takich postaci i tyle. Ale robię to w miarę inteligentny sposób. A przynajmniej ja tak uważam. A jak ktoś uważa, że nie robię tego w inteligentny sposób, to okej, okay, spoko. Okej, okay, to wtedy czapki z głów, że tak powiem. Ale tak szczerze, kurde, patrząc na ten poziom, fajne jest to, że dodali coś takiego jak właśnie te kryształy. I takie właśnie mini poziomy. Szkoda tylko, że nie ma minimapki. Wiadomo, do tych poziomów nie jest potrzebna minimapka, ale to jest zawsze taki fajny efekt, który, kurde, jak się patrzysz na to, to jednak przykuwa twoją uwagę i tak troszeczkę jest takim, no nie wiem. Ja przynajmniej lubię coś takiego oglądać. Wy możecie nie lubić, ja lubię takie coś oglądać. I tyle. I to jest moje zdanie. I jak kogoś to nie obchodzi, to mnie też to nie obchodzi, że kogoś to nie obchodzi. I w taki oto sposób uzyskaliśmy purpurowy CTR token. No i co? Czas na nie na relikty, tylko na CTR-y. Czyli standardowo montażyk z przyspieszonym gameplayem. I jeśli chodzi o Papu z Pyramid, to sobie wybrałem jeden z chyba najgorszych poziomów na medium, jeżeli chodzi o zbieranie literek. Serio. Wiecie, za którym razem przeszedłem ten poziom na literki CTR? Pochwalę się wam. Za 8. razem. Tak, nagranie tej sesji, surowe nagranie, trwa około godziny i 20 lub godzinę i lub w ogóle półtorej godziny to trwa. Coś takiego. I mówię to autentycznie, bo 90% kurde pieprzenia się z CTR-kami to właśnie było w Papu's Pyramid. No i teraz Dingo Canyon. Poziom akurat, który był bardzo łatwy. Bo ogólnie to tylko Papu's Pyramid w tej trasie, znaczy w tej trasie, w tej, że tak powiem, w tym świecie, w tej strefie, to tylko Papu's Pyramid sprawił mi problem na literkach CTR. Teraz pytanie, czy mi się uda. A, nie udało mi się, a faktycznie, bo tutaj musiałem wam pokazać, że udało mi się tą taunę odblokować, bo oczywiście takich rzeczy to ja nie mogłem pominąć. I tak, i od tego momentu w trzecim odcinku bodajże tauną też sobie będziemy grali. Ale to oczywiście nadrobiłem, że tak powiem to. No i to był ostatni poziom Lis i teraz przechodzimy na taunę Bandicoot. Tak, nasza tauna, która była tą kobitką Crasha, ale jako, że Naughty Dog potem w dwójce tłumaczyło, że musieli wywalić taunę, bo była zbyt seksowna dla naszego Yamraya, no to mamy tutaj teraz taunę, no. Która w sumie aż tak źle nie wygląda, bo jest naprawdę w porządku. Ma naprawdę fajny design i, że tak powiem, szczerze gratuluję dla Binoxa. I tutaj odblokowaliśmy pierwszy skin dla Tauny, który sobie oczywiście wziąłem, no bo ja zawsze, kurde, lubię brać te skiny, jakie odblokuję od razu. I to będzie ostatni poziom z CTR-em. I sorry za uderzenie o popfit znowu, ale no niestety. Dziwnie teraz siedzę w dziwnej pozycji, dlatego musiałem troszeczkę sobie to poprawić i przypadkowo uderzyłem, no. Lubię ogólnie odblokowywać skiny. To jest coś, co mi się bardzo podoba w tym CTR-ze. No i oczywiście karty lepsze. Ale dobra,
myślę, że teraz przyszedł czas na montaż reliktów, tak więc widzimy się po montażu, moi drodzy. I w taki oto sposób The Lost Ruins mamy zaliczone na 100%. Tutaj oczywiście jest, że tak powiem, pozazwycięska Tawny, gdzie Tawna po prostu sobie robi różne pozy, żeby paparazzi robiło zdjęcie. Oczywiście każda z tych prezenterek musi to robić. Musi się pochwalić, jaka to jest wygimnastykowana, nie? Patrz w ogóle, lol. Tak czy siak, mamy dwie strefy zaliczone na 100% i mamy już 8 platynowych reliktów z 18 zebranych. Myślę, że w tej serii będziemy mieli, tak licząc całą serię na Easy i na Medium, to będę miał łącznie 36 reliktów platynowych, bo Glacier Park to też bez trudu poszedł mi na platynki, tak od razu powiem. A ja sobie teraz jadę do save screena, żeby zasejwować, żeby trochę przypomnieć stare czasy. I będę się z wami żegnał. To by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się seria podoba i że w sposób ciekawy prowadzę tę serię. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój kontent, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję. Dajcie subskrypcji kanału, nie subskrypcji, jak ja to powiedziałem przed chwilą. Jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz, co sądzisz o serii na Medium i czy ci się obie te serie podobają. A my widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć i... Pa, pa!